Witam Was serdecznie z tej strony Harden, a to jest kolejny odcinek serii Żółta Koperta. W dniu dzisiejszym otwieramy trzy koperty. Zapraszam Was na film. Okej, rozpoczynamy malutki maratonik otwierania kopert. Planuję w dniu dzisiejszym nagrać trzy filmiki, po trzy koperty chyba. No i one się tam będą w miarę po prostu czasu pokazywały. Dobra, jedziemy z koksem. Trzy pierwsze koperty na ten odcinek. Czas zacząć. Pierwsza koperta wysłana 28 lutego, więc... Teoretycznie nie tak dawno, jak ja to nagrywam, bo nagrywam to, słuchajcie... Cóż nie, dobra, jest 27 marca. Dobra, te odcinki dzisiaj nagrywam 27 marca. No jak widzicie, to jednak miesiąc czasu ponad minął. Ale ta koperta też troszkę czekała, więc zbierałem koperty, aby nagrać odcineczek. A w tymże oto... Chwila. To jest list miłosny od Dearbestu. Było widać? Chyba nie było widać. A w tym oto mamy Arduino Mega klon, ale nie jest to klon z tym kontrolerem CH340, tylko bodajże z Atmego 16U2. Dwa razy Mega z przewodzikiem. Ok, to jest pierwsza koperta. Druga taka strasznie malusieńka. Jest napisane, że jest to wentylatorek. Więc zobaczmy, jak ten... Ujjjj, żeby nie rozwalić. Jak ten wentylatorek wygląda i co to jest tak naprawdę za wentylatorki. Aha, słuchajcie, są to wentylatorki kupione do MOSFETów. Te takie malutkie, które instalowaliśmy w obudowie w Tarantuli. Zabrakło mi tych wentylatorków i oto one przyszły. One są chyba 40, jak dobrze pamiętam. Zobaczcie, jak sobie Chińczyk sprytnie poradził. Tu prawdopodobnie przylutował ten oto konektorek malutki. Zapisz ostrość? Hej, 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 hej. Hej, maleńka, złap mi ostrość. Czekajcie, tu mam ostrość wyłączoną. O! Czekajcie, o! Jest automatyczna. Złap ostrość. Hej. Patrz, nie chcę, ale manda. Zrobię to ręcznie? Czy też ręcznie zrobię? Nie chcę. No ale dobra, uwierzcie na słowo, są tu takie oto konektorki. No i trzecia koperta w dniu dzisiejszym na ten odcineczek. I uwaga, uwaga, w tejże kopercie jest list miłosny. Ach, nie powinno być tego na żółtej kopercie, więc, ale dobra, pokażę. Jakaś taka sztuczna biżuteria z Dearbestu. Taka sztuczna biżuteria z Dearbestu. Coś takiego. Tak, moja żona też robi zakupy na Dearbeście. Jeżeli są jakieś panie na odcinku, niech dadzą znać. I spodobał jej się taki oto wisiorek z kolczykami. Zastanawiałem się, gdzie one są. Powinny dawno temu przyjść, a one sobie leżały. No niestety Chińczyk, jeżeli chodzi o zabezpieczenie, się nie popisał. Tutaj mamy skrzywione końcówki. No mam nadzieję, że da się to jakoś wyprostować. Chociaż tak naprawdę chyba ten wisiorek jest najważniejszy. O, tak się prezentuje. O, właśnie, proszę bardzo. Tak się prezentuje. No. Nie jest zły. Nie jest zły. Naprawdę fajnie się prezentuje. No, sztuczne złoto. Tak, sztuczne złoto. No to tyle, słuchajcie. Pierwszy raz na odcinek trafiła rzecz dla mojej żony chyba, która sobie sama wybrała, ja tylko jego zamówiłem. To tyle w dniu dzisiejszym. Wentylatorki Arduino Mega i wisiorek dla żony, wybrany przez moją żonę. Dziękuję. Zachęcam do dania łapki w górę, napisania komentarza i udostępnienia filmu swoim znajomym. Ja się żegnam, życząc Wam miłego dnia, wieczoru lub nocy, w zależności kiedy ten film widzicie. I do następnego razu, trzymajcie się. Cześć!